No witam serdecznie. Kolejna przesyłeczka, no, ale tak nadać to tylko pan Tomasz chyba potrafi, bo ja nie widzę tu adresu nawet choćby zwrotnego, tylko Tomasz. Jest telefon, to jest dobrze, nie? Doszła dzisiaj do mnie przesyłeczka, słuchajcie, na ten, na paczkomat i właśnie byłem odebrać. Kurde, waży i nie wiem co to jest, także nie wiem, no. Nie wiem, się nie spodziewam niczego, także no zobaczymy. Pan Tomasz, pojedziemy. Płytki jakieś. A, jeszcze tutaj jest tak, uwaga, nie zaginać etykiety. Może coś jest pod etykietą? Chyba niczego nie ma. Jest to samo kilka razy, dobra. To będzie tak jakoś. Wypadła wytrawiona płytka PCB. Sam laminat, nie wiem. Zaraz zobaczymy co tu jest. Ojojoj, jakie dobroci. PZU Życie, pendrive, trochę zdezelowany, ale prawdopodobnie działający, no będziemy sprawdzać zaraz. Taki fajny, słuchajcie, ze skórą, z etui, takim z paskiem skórzanym, taki nie byle co, nie? Kiedyś było nie byle co fajne, taki pendrive, super. No i dobra, ojejku. Pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, że te anteny, tylko ta jest akurat sprawna, tak? Tak, w całości. Tak, jest w całości antena. Kiedyś, jak wspominałem, to jest bodajże jakiś radio, no na pewno jakieś radio zwykłe, to nie jest jakaś krótkofalówka czy coś, tylko zwykłe radio, antena zwykłego radia, bo tu ma taką możliwość, o, zaginania. W krótkofalówkach przeważnie jest to wszystko na sztywno, jeśli stare krótkofalówki. Dziękuję panie Tomaszu, bo nawet bym się tego nie spodziewał. Myślałem, że tu jeszcze jakiś list będzie w środku, a tu surprise. To jest moduł 2171. Jakiś stabilizator napięcia taki duży, jakiś samochodowy. A może nie. A może przerywać do kierunków. Dobra, jak rozbierzemy, to znaczy jak sprawdzimy w necie, to być się dowiemy co to jest. Tu widzę czujnik. Bardzo fajna sprawa, to jest fotokomórka, o, możemy ustawić taki zwykły pod halogen, nie? Czyli oświetlenie nocne. Też się przyda. Sensor, czas i ilość luksów dojścia oświetlenia, bo to jest zwykły, standardowy taki czujnik od włączenia świateł halogenowych. No dobra, zobaczymy co tu dalej jest. Jest jakieś chyba wypełnienie. Takie, nie ma niczego, trzeba sprawdzać takie torebki, słuchajcie, bo czasami jest tak, że w środku jest coś zawinięte. A ja naprawdę się nie spodziewam tej przesyłki, się nie spodziewałem. O, transformatorek, słuchajcie. 4x19. TS4x19. Mamy wtórne, tu mamy pierwotne. Sprawdzimy, co to takiego. To są przyda się. Kolejny transformatorek, to już jest jakieś takie chińskie radio, z tego co widzę. No dobra, super. No tego się nie spodziewałem w ogóle, taki akurat, nie wiem. Nawet nie wiem komu podziękować, no Tomasz. Jej, mam komplet do ZRK. Chyba pan Tomasz chce, żeby z powrotem mu nitrę robić.
Patrzcie, licznik i wyświetlacz od ZRK 5100 UV-meter. Mam ze srebrną, mam z czarnymi, także mam. Ale tylko jedną sztukę widzę. Dobra, z powrotem to wszystko tutaj, bo to już będzie... Przyda się, tak zwane, przyda się. Słuchajcie. Jedziemy dalej. Gniazdko od radia radiowe z przełącznikiem. Czyli taki standardzik. Gniazdka do wylód, do kolumn audio od jakiejś tam chińskiej wieży. Ładowarka USB, ale angielska. Co to za moc mamy? 5 V, 500 mA. To się tylko takie przyda. Kabelki USB. No ten jeden to solidny, ale ten drugi to taki zwykły. A ten jest... Ten jest solidny. Ale oplotu ekranu bardzo mało. Także przyda się. To właśnie chciałem drukować wczoraj. Jakbyś zgadł, panie Tomku, to jest do lejonka. Gdzie to mamy jakiegoś lejonka? Lion. Bateryjki Lion. Gdzieś tu miałem te bateryjki Lion. Cały kartonik, także dobra, jak znajdę, to się przyda. To się przyda się i to od razu idzie tutaj. O, do moich krosniczków. Co tam spadło? Mieszka. Dobra. No to kurczę, ja wczoraj chciałem drukować na drukarce 3D. Piątka. To się na pewno przyda, bo to jest do starego sprzętu Unitry. 5.5 i pełny, gruby, czyli stereo. No dobra, to jedziemy teraz to tak. Słuchajcie, jest kartka od pana Tomasza. Jeszcze co, czekajcie, jeszcze tutaj jest jakaś przetworniczka. To akurat mam. No to czytam, słuchajcie. Ale tango napisane. Witam, przesyłam troszkę złomu, może coś się panu przyda. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, panie Tomku. To patrzymy, co tu jeszcze jest ze złom. O, to się przyda, słuchajcie, bo mam tych wiatraków, a właśnie. Może zrobimy sobie pochłaniacz, taki do cyny, bo już mnie ostatnio zaczyna drażnić. Te fluksy, to wszystko, jak się siedzi przy SMD, to po prostu to przeszkadza. Świetlóweczka. Ciekawe, czy cała. Wygląda na całą i nawet mało zużyto, bo nawet nie jest ciemna. Z boków od 15, tak? Czy od 17? Od 17. To jest bodajże kabel od Ericssona. Sony Ericsson z takim wejściem, albo Samsung. Już teraz nie pamiętam, ale ja tych kabli od boksów to miałem mnóstwo kiedyś. Wszystko łącznie z tymi starymi boksami sprzedałem. Tam za grosze to puściłem, żeby tylko to poszło, bo już rzadko kto to robił, nie? A znajomy taki napalony tam siedzi, robi te telefony, no i myślał, że tym naprawdę dużo może zrobić, a tak naprawdę to już tylko te starocia, nie? To mnie zaciekawiło. O, na podwójny lejonek. Fajne. To jest naprawdę przydatna rzecz.
co my tu mamy? To jest przycisk, czy co to jest? Jakiś czujnik. Słuchajcie, to jest czujnik, bodajże. Temu można się bardziej przyjrzeć, bo te czujniki to... O, jakieś scalaki są jeszcze. Włącznik przyda się. Przekaźnik. Na ile volt? 12 dc. 12 dc. Silma, tak? Silma zapakowana od ZRK. Od, nie od ZRK, tylko od szuflady, od deka. Bo one miały, były szersze tutaj, nie? Ale to tylko obudowa. W środku silnik jest ten sam, czyli Silma, czeski silnik, kondensator 2x4700 Toska, ala Toska, ala wszystkie, większość sprzętów Unitry, drugi przekaźniczek, napięcie cewki 12 V, odłożenie, programator czyżby, nie, nie programator. Wiem, co to jest. Mamy, panowie, nowy miernik, tester. No, to się przyglądamy temu, bo to jest... dobra, najpierw to zostaje. Ale fajnie, będę miał drugi tester. Chyba pan Tomasz zauważył, że już u mnie ta podstawka to już jest... wygląda to w ten sposób. Już tu praktycznie nie ma czym zamykać tutaj. Rzadko kiedy zwarcia się nie zrobi, jak coś się wsadzi. Muszę taką podstaweczkę wymienić, ale... czyżby? Za chwilkę. Co to jest za przewód, powiedzcie, bo tego nie wiem. Jakiś specjalistyczny, czy nie? Nie, jedna żyła. Zwykły przewodnik. Jack 3,5 cala na... O, tutaj. Mogą być fajne gadżety. Transformator wysokiego napięcia, słuchajcie. Tak? Nie, cewka. Gławik. Myślałem. Przycisk. PNP tranzystorki. NPN tranzystorki. 238C. Polska Unitra 237A na wyższe napięcie. Fajnie, po kilkanaście sztuk małych tranzystorków, to też jest pożyteczna sprawa, że tak powiem, się przyda. Co my tu mamy? Jack 3,5. Ten czujnik, musimy się przyjrzeć temu czujnikowi, bo to jest prawdopodobnie temperatury czujnik z kapilarką, czyli z tym metalem. I zapinany na wtyczkę. Się przyjrzymy, zobaczymy, co to jest. Gniazda cinch. Jakiegoś grajka. To idzie do komputerówki, do PC. O, tutaj schowamy. Gniazdka, wtyczki. Gniazda i wtyki to tutaj schowamy. Tu jeszcze mamy gniazdo 15, czyli RS. Zobaczmy, konwerter. Konwerter na Radio Maryja 1042, typowo na Radio Maryja, bo kiedyś pamiętam setki tych malutkich konwerterów wstawiałem w te radia. Można wykorzystać je do innego celu, ale on całego górnego zakresu nie łapnie na, bo on nie zawęża 10 MHz skali, znaczy 20 do 10. Stary zakres miał od 65 do 73, czyli miał niecałe 10 MHz, a nowy zakres od 75,4 do 108 ma 20 i tam z kawałkiem, czyli dwukrotność, no ale część stacji na tym można odebrać. No i przede wszystkim scalak, bo ten scalak, na tym scalaku możemy zrobić nadajnik DSB, SSB, SSB to jeśli filtry dodamy, ale DSB, czyli bezfali nośny w AM-ie, możemy na nim śmiało zrobić. Na tym scalaku od konwertera SP5WW, dobrze mówię?
Kurczę, jeszcze raz. Tak, SP5WW było robione na tych stalakach, znaczy nadajnik był na tym stalaku robiony, odbiornik był na innych. Ale ciekawa sprawa, bo to jest bardzo fajny mieszacz i tyle. Tylko strasznie szumi, ale jest ok. Co my tu mamy? Tłumik. Raj 66.9 SH. Tłumik. HS. SHS. 65x9. Bloker to nie jest, ale to jest bodajże tłumik wyższych częstotliwości niż radiowe. Czyli taki tłumiczek może równie też dobrze być stosowany jako filtr PI w takich małych nadajniczkach, takich do 2-3 W, nie? No, jak damy na niego 30, to ja nie wiem, czy on się nie zagrzeje. No, ale przyda się. Wszystko się przyda. No. Idziemy dalej. No, wie pan co? Fajnie. Czyżbym ja takiego samego używał? Tak jest, takiego samego używam, tylko pełnego i nie podróby. Bo to jest, co to jest? Atmel 8A. Dla większości to jest bardzo znana rzecz. Słuchajcie, USB ASP. Nie wiem, czy ja tam dobrze mówię. Używam. Ja osobiście używam takiego, czyli ma gniazdko wzdłuż. USB ASP do programowania AVR. Praktycznie z dobrym programem od pana Mirka na przykład możemy tutaj zrobić no cuda praktycznie większość AVR-ów. No, ale fajnie, będę miał dwa. Super. Wielkie dzięki. No właśnie, ostatnio żeśmy tam rozmawiali na temat tego z USB na Arduino, nie? Tego CH340, tak? 340 chyba. Zobaczcie, USB ASP też komunikuje się przez port USB, przez komputerem, wszystkie dane idą prosto przez AVR-a Atmega 8. I Atmega 8 robi za TXRX MISOMOS i STK, czyli za konwerter SH w Arduino. Czyli jest to ta możliwość, żeby podpiąć USB bezpośrednio pod AVR. Tylko trzeba kwarc 12, no bo to musi być zegar, do pomijając całkowicie SH, port szeregowy, nie? Dobra. Fajnie, to jest super sprawa. No to się na pewno przyda, bo na tym się robi często, gęsto, dużo. Czujniki od drukarek, słuchajcie. Czujniczki od drukarek to jest przetworniczka. I ta przetworniczka, proszę ja was, to jest tak, z 220 na... Sprawdzimy, bo trzeba zobaczyć notę katalogową i większy opis. Mi się zdaje, że to jest na zasilacz do LEDów, do listwy LEDowej, do jakiejś świetlówki LEDowej czy coś takiego, nie? Czujniczki, trzy czujniki, dobra, gniazda wtyki tu. Czujniki, włączniki, gniazda wtyki. Dobra, ja to sobie później przeglądnę. A teraz jeszcze... tu jeszcze są feryty jakieś fajne. To feryty to oddzielnie się zrobiło trochę tego. Momencik. Przełączymy kamerkę. I będziemy sobie oglądać punkt kulminacyjny. Momencik.
już jestem. Musiałem to pozamykać, potem zaczęli mi chodzić. Mamy drugi wyświetlacz. Czyli mamy komplet. Jest komplet, dobra. Może coś na tym fajnego zrobimy. Albo będzie na części. Wieszamy sobie to tutaj. O, z daleka od rzeczy magnetycznych. No dobra. Patrzymy, co tu do mnie jeszcze przyszło. Od pana Tomasza. Co to jest za multimetr? Atmega 328. LCD. Monochromatyczny. Podstawka ZIF. Przycisk pomiaru. Plus 5 V, tak? Plus 9 V. Czyli musimy sobie wziąć bateryjkę 9 V. Ta jeszcze jest w miarę dobra. Tu musimy sobie zrobić tak. Wymienić sobie. O kurczę, już się obrywało. To już nie ma co wymienić, tylko trzeba to będzie rozpróć. O, jeszcze jedno mam, dobra. Ale już też lutowane od spodu. Czyli jednym słowem, to musimy zapiąć sobie taką bateryjkę. Może jeszcze jedną gdzieś znajdę. No cóż, ale są dwie. Jack 3,5 cala kolejny z kabelkiem do słuchawek. Ekstra. Tak na razie na krótko. Sprawdźmy sobie, czy to działa. Czy nie ma nigdzie znać? Kwarc 8 MHz, stabilizator jest. Przycisk był lutowany wielokrotnie. I tak szczerze nie jest przylutowany. No nie jest tutaj przylutowany, słuchajcie. Czyli po prostu to jest ten zestaw do samodzielnego montażu, mi się wydaje. Ktoś go tu rozblokował. Dobra, teraz zobaczymy. Podłączmy. Plus do czerwonego, to będzie pewnie plus. Teraz podlutujemy to. Na krótko sprawdźmy, czy ten tester w ogóle ma wsad, nie? Nie ma nic. Tu coś jeszcze było lutowane, tutaj było lutowane, nie ma nic. Musimy sprawdzić teraz tak napięcia. Mega 328 obok gniazdo SPI. Może ten przełącznik nie łączy po prostu, żeby wcisnąć, no bo on nie jest przylutowany. No napięcie dochodzi. Żadnych dodatkowych przełączników nie ma. Nie ma. Zobaczmy, co jest pod ekranem. Tutaj mamy przy
przyblokowanie ten ekran, tak? Dobra, jest to zabawa na dłużej, więc nie będziemy tego przeciągać. Po prostu nie ma. Trzeba posprawdzać będzie stabilizatory przede wszystkim. Sprawdzić AVR-a, się podłączyć tym. Aha. Teraz zobaczymy, moment, bo być może tylko kabel był urwany. Jeszcze raz. Sprawdzić wsad, zapakować jeszcze raz wsad, jak wejdzie. O, tam to to. Nie ma nic. No ale się przyda, przecież to się naprawi, to się zrobi. Także to, bo to jest praktycznie zestaw do samodzielnego montażu, trzeba to przeglądnąć i na nowo poskładać, nie? Super. Będzie sprzęt, będziemy robić. I ostatnia rzecz, która była w tej paczce. To są bodajże matryce, a jak? Matryce od nawigacji. To dotykowa matryca TFT 40-pinowa, czyli standard. Tak jest. A ta matryca to jest też 40-pinowa, czyli też standard. Trochę brudne, ale da się to oczyścić. Ta jest bez dotyku, bo już ktoś zdjął dotyk z niej. To są identyczne matryce, jak widać. A tam jeszcze ma dotyk na wierzchu, taki trochę podziubany. Nawigację. 5,5 cala. Zobaczymy. Czy zrobi może jakiś konwerter kiedy w końcu, bo ja tych matryc już mam chyba z 12 sztuk. Różnych. 40-pinowe to jest LVS, tak? LVDS. A nie, to TFT. Dobra, nie będziemy marudzić, nie będziemy zanudzać. Fajna rzeczy, że tak powiem. Fajna przesyłka, panie Tomaszu, dziękuję bardzo. Trochę będzie sprzątania i segregowania, ale dobrze, że ostatnio zrobiłem taki większy porządek na warsztacie, także słuchajcie, tutaj z tyłu za mną pustki. Tak powiem. Tyle. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Oczywiście przypominam, że komentować możecie tylko wyłącznie na Zalo. Na razie. W niedługim czasie rusza przemiennik. Patrzcie. Już działa PTT, czyli tak, o, tutaj idzie prąd zmienny. Vox trzyma i puszcza. Jeśli ja rozmawiam, to trzyma cały czas, nie? Trzyma cały czas. Pyk i puszcza. Nośno. Działa. I mało tego, jeszcze jest regulacja squelcha tej blokady. Czyli nie czasów, tylko mocy odbioru, nie? Czyli po prostu musimy dać większe napięcie na wejście, wtedy ruszy. Teraz możemy dać malutkie, ruszy. I oczywiście czasy też są, czasy już też są poprogramowane. Teraz muszę to włączyć. Włączę się. Z palca tu takie napięcie, nie? Trzeba tutaj troszeczkę cofnąć. O. Bo jak przekroczę tego ADC. O. Mogę do 5 V aż dać na wejście. Tutaj taki mostek sobie z tych szybkich diodek zrobiłem, z BAT 48. I kondensator 100 nano. I wiecie co wam powiem, i ten ADC całkiem inaczej się zaczął zachowywać, czyli fajnie się zachowuje. A nie wiem w ogóle, czy to widać, kurde. Może widać, o, jak trzymam. Ja tylko palcem dotykam do wejścia, no bo to jest takie, wiecie, wejście jakbym dotknął wejścia mikrofonowego we wzmacniaczu, nie? Jak dotkniesz, to brumi. Pozdrawiam. Aha, to już.